Darek, wszedłeś jakiś czas temu do bramki. Widać, że tego miejsca nie oddajesz, więc dla Ciebie to chyba taki najlepszy okres gdzieś tam w Koronie. Myślę, że tak. Na pewno długo czekałem na to, żeby tak troszeczkę dłużej zagościć w bramce i na pewno jeżeli będę robił swoje, czyli wywiązywał się ze swoich zadań, to myślę, że będzie dobrze. Mecz z Górnikiem, ostatni mecz zasadniczej sezonu. Gdzieś tam jeszcze szanse na ósemkę są, ale powiedzmy szczerze, głównie walczycie o to, żeby jak najwięcej punktów mieć po Pudziale w strefie spadkowej. Na pewno ważny jest ten mecz pod względem tym, żeby te punkty faktycznie mieć jak najwięcej po tej rundzie, ale wszystko jest możliwe, naprawdę. No, jeżeli zagramy dobre spotkanie i na pewno będziemy mniej więcej kontrolować w dużej mierze to spotkanie, to jeżeli będzie też wygrana, no to będziemy później się zastanawiać, co będzie dalej. Darek, jakiego meczu się kibice mogą spodziewać? To będzie piękne sportowe widowisko, czy raczej walka o każdy metr kwadratowy? Wie pan co, no jeżeli też bym chciał być jakimś prorokiem, ale nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jakie to będzie spotkanie. Na pewno chciałbym, żeby to spotkanie było wygrane przez Koronę. Powiedz Darek, bo jak są mecze w Kielcach, zawsze są obawy, bo tak na wyjeździe to się właśnie można wiedzieć, czego się można spodziewać, czyli solidności, natomiast no, u siebie różnie to bywa w tym sezonie. Myślę, że jak teraz zaczęliśmy tą rundę, to te spotkania u siebie wyglądały naprawdę pozytywnie niż na jesień, więc myślę, że powinniśmy być pozytywnie nastawieni do tego meczu, tak samo my jak kibice. Proszę, że 5 meczów rzędu nie przegraliście, 4 remisy, zwycięstwo na Termalice, więc no dawno takiej pozytywnej serii gdzieś tam Korona też nie miała. Jak widać wyciągnęliśmy wnioski z jesieni i to przynosi takie, a nie inne efekty. Jak Ci się współpracuje z taką defensywą? Już to jest taki ta czwórka, Bartek Rymaniak, Kamil na bokach, w środku Diaw z Dejmkiem, chyba już coraz lepiej gdzieś to też między Wami wygląda współpraca. Myślę, że kto by nie zagrał, to na pewno trenujemy, jesteśmy już dłuższy okres ze sobą, czy to będzie ktokolwiek w obronie, czy w ogóle w składzie, to na pewno jesteśmy w stanie się dogadać i funkcjonować pozytywnie. Spodziewałeś się, że przedostatni zespół, który ma 31 punktów i właściwie, no, jeżeli chodzi o utrzymanie w tym sezonie, no to jest mega ciekawie, bo stawka niesamowicie wyrównana. Widać, że ten sezon pokazuje, że zespoły bardzo, bardzo chcą się utrzymać w tej lidze i te minimalne punkty różnicy między nawet od przedostatnim czy ostatnim, a dziewiątym, dziesiątym, które będzie w tej dolnej ósemce, pokazuje, że będzie ciekawie na pewno i każdy chce się utrzymać w tej lidze. A gdzieś tam w głowie sobie nie układa, że nie ma tego żalu, że no kurczę, te 2 punkty, jakby było więcej, to wszystko zależy od Was, wygrywacie z Górnikiem i jesteście. No, ale z drugiej strony każdy zespół tak może powiedzieć, bo gdzieś tam te punkty jakoś tam stracił. Ciężko naprawdę jest to powiedzieć, bo taka jest piłka, no, tego już nie przeskoczymy. No, 2 punkty mogły być więcej, a równie dobrze mogły być 4 punkty mniej, no, przy remisach, które mieliśmy u siebie, więc no, trzeba brać to, co jest. Nie jesteśmy w jakimś dołku i widać to na boisku, że nieźle wyglądamy i najważniejsze wykonujemy to, co sobie zakładamy zawsze przed meczem. Nie zawsze to przynosi skutek 3 punktów, ale w ostatnim meczu to się udało i na pewno w tym tygodniu mamy spokojniejsze głowy po wygranym meczu i możemy też spokojnie się przygotować do tego meczu sobotniego z Górnikiem i w tygodniu robimy wszystko, żeby ten wynik przychylić na swoją korzyść, ale jak to będzie, zobaczymy w sobotę, ale myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i zdobędziemy te 3 punkty. Już pewnie stać Was na lepszą grę niż tą, która gdzieś tam była w Niecieszy, która przyniosła 3 punkty, ale Korona już wiosną przyzwyczaiła, że potrafi grać ładnie w piłkę. Tak, no, były mecze, gdzie graliśmy ładnie, a tych punktów było 0, więc też tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji w tabeli, że już jest końcówka sezonu, można powiedzieć, że teraz każdy punkt się liczy. Jakość gry schodzi na trochę dalszy plan, a nikt nie będzie pamiętał, że graliśmy w Niecieszy nie za dobry mecz, ale wszyscy będą patrzyli w tabelę i że te 3 punkty były dopisane i nie mówię, że to jest sposób, że mamy brzydko grać i zdobywać tylko 3 punkty, ale jeżeli to się uda powiązać dobrą grę i 3 punkty, no to będzie super, ale jak na razie musimy patrzeć na to, żeby zdobywać te punkty. Wierzycie jeszcze w tą ósemkę, czy
tak już po prawdzie tylko skupiać się na tym, żeby po podziale punktów tych oczek było jak najwięcej? Znaczy, na razie musimy patrzeć na siebie. Jeżeli dobrze zagramy z Górnikiem, wygramy w dobrym stylu i w ogóle wygramy ten mecz, to mam nadzieję, że szczęście jakoś tam dopisze, że jednak się uda do tej ósemki awansować, ale tak mówię, po pierwsze musimy się przygotować do tego meczu z Górnikiem, żeby przede wszystkim wygrać ten mecz, a co będzie się działo, no to już nie do końca zależy od nas. Szykujesz się na kolejną asystę, bo tutaj ładna asysta, bramka Kamila, obrona zagrała na bramkę. Naszym celem obrony jest zagrać na zero z tyłu i z tego się przede wszystkim cieszymy, że w końcu zagraliśmy na zero z tyłu, nie straciliśmy bramki i ta gra w obronie mogła się podobać, nie popełniliśmy zbyt dużo błędów, które kosztowały nas jakieś tam sytuacje 100% dla Termaliki. To jest podstawą też w sobotę, a odstrzelanie bramek jest linia ofensywna i fajnie, że teraz ze starego fragmentu udało się strzelić bramkę, ale tak mówię, zadaniem obrony jest przede wszystkim zagrać na zero z tyłu, a co się uda stworzyć z przodu, to im plus. Powiedz Bartek, to będzie inny mecz z Termaliką, bo wiadomo, Górnik też gdzieś tam jest bardzo zmobilizowany, ostatnie miejsce, no ale te cały czas przecież mają realne szanse na to, żeby się utrzymać. No tak, no wydaje mi się, że będzie moim zdaniem podobny mecz. Będzie taki mecz walki, mecz w środku pola, może nie będzie zbyt wielu ładnych, porywających akcji, ale będzie dużo walki i te punkty zdobędzie ten, który będzie bardziej chciał, który będzie bardziej walczył i na te punkty zasłuży. Zadowolony już jesteś, bo trener tutaj ewidentnie widzi się na tej prawej obronie, czyli to twoja optymalna pozycja zawsze w karierze. Już czujesz tą koronę taką, no tak jakbyś chciał? No tak, no dosyć czasu tutaj jestem i już się fajnie zaaklimatyzowałem. Cieszę się, że moja dyspozycja nie jest najgorsza, ale wiem, że stać mnie na jeszcze więcej i cały czas się zgrywam z chłopakami. Myślę, że z każdym następnym meczem będzie jeszcze lepiej i ta nasza współpraca całego zespołu na boisku będzie jeszcze lepiej wyglądała. Podczas meczu przy ewentualnym prowadzeniu chcecie mieć informacje z innych stadionów, które Was interesują, czy dopiero gdzieś po końcowym gwizdku będziecie się tym zajmować? Wydaje mi się, że będziemy się skupiać na meczu. Gdzieś tam pewnie trenerzy na ławce, ktoś tam będzie miał informacje. My tak naprawdę, jeżeli jesteśmy na boisku, to wyłączamy się jakieś tam nawet okrzyków kibiców, nie do końca zawsze to słychać, więc wydaje mi się, że takie informacje dotyczące wyników innych zespołów będą zbędne, ponieważ nie będziemy ich słyszeć, a po drugie musimy się przed 90 minut skoncentrować na tym, co się dzieje na boisku, a nie wybiegać gdzieś tam myślami poza Kielce. Bartek, jak jest, trzeba specjalnie motywować na tego Górnika, czy wiecie, o co chodzi i trzeba wyjść i wygrać po prostu? Każdy wie, każdy zdaje z tego sprawę, jaka jest sytuacja w tabeli, że tak naprawdę tabela bardzo się spłaszczyła poza Górnikiem, który na tych kilka punktów odskoczył na dół, ale tak mówię, no nie trzeba za bardzo nas motywować. Wyjdziemy w sobotę i zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zostały w Kielcach.